Dzień dobry. Poli Brydge, 3 budowanie mostów, witam. Drugi odcinek z tej serii pięknej jakże. Zaczynamy kolejną mapę do przejścia, której spróbuję jak najtaniej zbudować mosty potrafię. W opisie macie link do G2A, gdzie macie gry w dobrych cenach. I zaczynamy. Co mi jeszcze? Możecie mieć wrażenie, że dzisiaj trochę dziwnie mówię. Chociaż wy zawsze mówicie, że dziwnie mówię. Ale o co chodzi? W weekend ugryzłem się w język. No, więc trochę jestem taki, no, ugryziony przez siebie samego i przez to mówię dziwnie również dodatkowo. Więc to chciałem wam powiedzieć, dziękuję za uwagę, możecie już oglądać. I łapkę w górę zostawcie za to, że tak bardzo cierpię. No. Uwaga, cyk. Czy to wystarczy? Czy to jest wystarczający most dla ciężarówków dwóch? Moim zdaniem zdecydowanie tak. 28,5 tysiąca wydają na to. Strasznie drogo. Strasznie drogo na to poszło dużo pieniądzów. Ale też działa. Czy ja mogłem zrobić to troszeczkę taniej? Chciałbym w tym odcinku się postarać zrobić taniej, bo wiecie, ja potrafię, myślę, zrobić dużo taniej. Myślę, że bez problemu to jestem w stanie zrobić troszkę taniej. Prawda? Czy coś takiego przejdzie tutaj w ogóle? 24 tysiące. Dobra, wychodzi na to, że niekoniecznie. Dobra, a tak troszeczkę tutaj tylko? Tak troszeczkę? Czy to w ogóle warto się męczyć z robieniem taniej, czy nie warto? Jak myślicie? Uwaga, o, no widać było, że tu już chciało sobie pójść. Wiecie co może być jeszcze takim tutaj? O, może to trzeba zrobić właśnie w ten sposób, że to trochę jest takie półkoliste. Może to jest bardziej architektoniczne wtedy. Może lepiej działa. Prawdopodobnie tak. Przeciążenia są lepiej przeciążane. No, zdecydowanie się lepiej przeciążyło. 26 200. W jakiej grupie graczy będę? Uwaga. Proszę mnie policzyć. O, jestem w zdecydowanej większości prawie. Dobrze mi poszło. Zaliczone. Kolejny. Wózek widłowy musi przejechać. On the Ropes. Timeline description go. Co? Czy ja mam zbudować to na linach most? Czemu to jest... po co? Czy ja to... Aj, to kolejny element, który musi tu być. Nie, on jest za darmo, ale musi tu być. Bez sensu. Słuchaj. Chcę tylko tyle zrobić. Ten wózek ma przejechać, tak? I to wszystko? O, Boniu, ale on jest powolny. W porządku, to będzie mega tanie. Mega, mega tanie to będzie. Patrzcie. Na samym drewnie pojadę. I jeszcze sobie auto-triangulację włączę. Pa, trzymaj mi piwo. Czy to nie będzie wystarczające, że ja nic nie muszę robić, naprawdę? Czy mi się wydaje? A, wydawało mi się, to sorry. Okej. No dobra. A teraz, czy tu przeciążenia będą jakieś turbo dużo niższe? Nie, nawet nie żartujcie, że to są takie proste zadania w ogóle. O Boniu, to... Och. I ludzie to robią taniej na pewno. Ciekawe jak są w stanie dużo taniej to zrobić. Uwaga. O Boniu, co oni tu wymyślają? Tu taki most wiszący zrobił. Co to jest? Albo to. Z drewna wszystko. A, jestem w zdecydowanej większości. Pewnie dlatego, że zrobiłem bardzo zwykły most. Dobra, nieważne. Budujemy dalej. O, muszę tu dojechać. O kurczę. Co? To po co mam ten element drogi, jak on nie pasuje? Co? Przepraszam bardzo, jak on ma tu wjechać na górę, skoro drogę mam zablokowaną? To co, mam drugą zrobić? Ale beznadzieja. Nie, powiem wam tak. Nie rozumiem tego nowego Polybridga trochę, bo tu w dużej części map macie już część rzeczy macie zbudowane i musicie od tego odejść jakby. To ma być aż taki punkt startowy, ale niektóre rzeczy są niepotrzebne, tak jak tutaj. No po co mi ta droga? Ona jest zablokowana, nie mogę jej usunąć, ale musi tu być. Jaki to ma sens? Pewnie nie rozumiem. Chyba to ma robić po prostu za utrudnienie. Po prostu. Ale... W jakim celu to jest zrobione? Nie wiem, bo to nie ma sensu. Skoro gwiazdka jest na górze, to po co ja mam tędy jeździć w ogóle? Po co ja mam tu drogę mieć w tym miejscu? Czy nie powinienem zrobić teraz sobie... O! Takiego mostu, który jedzie do góry i pełny chill jest wtedy? Bo mi się wydaje, że tak powinienem zrobić móc. I taki jest zamysł tej mapy generalnie. Ale ktoś postawił te głupie drogi na dole i ja muszę je mieć. Czy chcę, czy nie chcę? Głupie, wiem.
Dobra, zrobimy sobie lustrzane odbicie, bo wydaje mi się, że to ważne, że tu zrobić lustrzanko odbijanko. O, bo dużo. Co? Nie, to na pewno coś strzeniłem. Skopiuj. O, ja chyba obróciłem w, nie w te. No, nieważne. Działa. Uwaga. Działa. I teraz tak. To mi będzie tak mega przeszkadzało, że to jest szok, nie? W całym życiu mi tak nic nie przeszkadzało w tej grze, jak to mi będzie teraz przeszkadzać. Dobra. Dobra. I zrobimy coś takiego. Coś w ten deseń zrobimy. Kopiuj. Obróć. Dobra. Czy to się utrzyma? Tamto to w ogóle nie potrzebne nikomu było. O! 12600! Czy jeszcze jestem w stanie zrobić to bardzo tanio? Uwaga, ja jeszcze stanie to trochę. Stanie to trochę, stanieje, bo... bo chciałbym być wyżej na listach graczy, które nic nie wnoszą, ale chciałbym po prostu. Czy to nie mogę zrobić tak na przykład, tak mega, tak wiecie, jak patrzysz na to, sobie wyobrażasz profesjonalny most, co w prawdziwym życiu jest? No. O kurczę, udało mi się. O! Sukces! Rozpadł się po tym, jak przyjechał. Nie, to takie mosty są najlepsze przecież. Max stres 100. Podoba mi się taki most jednorazowy. Taki polski most. Cars always go in alphabetic order. Thank you for the information, my friendo. Dobra, A do A i B do B. No prosta sprawa, co tutaj. A czy przez to się da przejechać? Czy on się o to rozbije? Nie rozumiem tego do końca. Pewnie to jest tak, że on się o to ma rozbić, no nie? Dobra, czy to nie jest jedna z tych map, w których trzeba zrobić super trójkąty i później to połączyć ze sobą? Chyba on musi pojechać do góry, nie? Ja zobaczę na preview. Tak, na preview to jest taka zwykła ściana. Dobra, czyli musimy pojechać w ten sposób, że to do góry musi pojechać. O kurczę. No, to powiem tak. Skomplikowane to jest rzeczywiście. Aj, a to mogę skasować? Nie mogę. No, to jest stały element w ogóle. Sensowny. Stały element bez sensu to jest. Dobra. A i on się ma jeszcze zmieścić tutaj pod tą drogą, żeby nie zahaczyć o głową o to. A, to super. Czyli to też musi iść trochę do góry. No bo przecież ten wózeczek tam się musi zmieścić, prawda? Prawda. Mądra głowa Plax. Słuchaj. Słuchaj. Coś takiego proponuję. Zrobable? Myślę, że tak. Dobrze. I teraz tak, trójkąty i kwadraty, jak to mówił Dawid Podsiadło. I uwaga, te w ogóle wywalamy, wiadomo. To sobie kopiujemy. To sobie kopiuję. Bardzo ciężko, łatwo się kopiuje rzeczy tutaj. Dobra, to. I teraz uwaga, drugi chcemy zrobić dlatego i one się po prostu połączą same z siebie i na pewno to zadziała. Jejku, to aż krzyczy, ale jestem wytrzymały. Do mnie. Naprawdę. To dla mnie krzyczy wytrzymałością. Dobra, to w ogóle wywal na razie. To dla mnie, naprawdę, dla mnie ten most krzyczy wytrzymałość. Jak patrzę na niego. Jakbym był jakimś koneserem wytrzymałości, to bym powiedział, że to most wytrzymały jest naprawdę. Patrzcie. Uwaga, uwaga. No jedź, stary dziadek w golfie jedzie sobie na luzie. I uwaga, młody jurny strażak z... jedzie również. Proszę. No i kozak. Na chillu. Bardzo tani most. Za 34 koła to bardzo tanio zrobiłem. Na pewno będę gdzieś w topce. Uwaga. Ludzie zrobili to tanie jakimś cudem. Przecież to tak samo zrobiłem. W ogóle o co tu się kłócić? To identyczne jest praktycznie. Ten to zrobił... A, bo tamto jest dużo lżejszy ten na dole. I można było tylko ten górny tak... No, w porządku, udało mi się. Undertension się nazywa. Że to jest sznurek w ogóle zrobiony. Nie ty. Linka tu jest zrobiona taka. I ona pyk, 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 pyk. Wszystko trzyma. A, tak się w ogóle nie da zrobić nawet. To mi dźwięczysz w telefonie tam. W telefonie. Pyk. Kozak. Jest dobrze. O, czekajcie, jest sens. Dobra. Ta-ta-ta-ra-pa. Myślę, że coś takiego muszę zrobić. Cyk, cyk, cyk. Dobra, przestań z tymi tutaj wyjeżdżać, okej. Okay. Kopiuj, obróć, klej. Tak, i teraz wy. O, czy to nie jest idealny most? O, zepsuło się jakimś cudem, nie wiem dlaczego.
Dobra, tu coś trzeba pokombinować, no nie? A ja nie ma w ogóle, nie ma czegoś takiego jak metal w tej mapie. O, jak to zrobić? Moim zdaniem coś w ten deseń będzie dobre. Tak. I tutaj, i tutaj. Nie, no to dopiero krzyczy wytrzymałość. Patrzcie, ten środek to jest tak wytrzymały, że tam, no pajęczyna pająka się zrobiła normalnie. I zmieściłem się w budżecie jakimś. Nie, prosto gierka, super sprawa. A, nie sprawdziłem tych, ale nieważne. Waveform. O, ja mam przybudować coś takiego. Jejku, ale wyzwania sobie narzucacie tutaj. Naprawdę, twórcy gry takie wyzwania narzucacie ludziom, że ja to nie do końca czasem rozumiem, nie zgadzam się w ogóle z takim. Głupie jest to. Niemożliwe do zrobienia. Dobra, ja też zrobiłem sobie waveform. Waveform z mojego mostu zrobiłem pełny. Patrzcie. To musi się udać. Kurczę, nie udało się. Nie wiem, jak to się stało, ale się nie udało. Jeszcze raz. A ja bardzo tanio w ogóle to zrobiłem. Bońku, jak to się stało, że to tak tanio się udało? Znaczy, nie udało się, ale... No wiecie, co mi chodzi. Nie, ty trzeba to jeszcze raz przemyśleć. Dobra, słuchaj. Większe kwadraty, trójkąty muszą być. To na pewno. Dobra, cyk. A w sumie, po co ja tak kombinuję z tym całym waveformem, jak mogę? Tak. Muszę tak zrobić, żeby to wszystko się łączyło ładnie. I wtedy od tego, o, tu jest mega, to krzyczy wytrzymałość. Tak, to również się musi ładnie trzymać. I będzie git. Czy to teraz nie jest wytrzymałe mocno? Jak widać, niekoniecznie, ale to dlatego, że to jest tutaj takim elementem zaczepno-obronnym. I teraz, no, brakuje tylko tu, żeby coś się połączyło, nie? Tutaj mi się wydaje, że to z tym. Chociaż to idealnie powinno się trzymać. Nie ma żadnego punktu podparcia, no, to jest problem. Bo fajnie jakby przenieść część tego ciężaru na tamtą stronę bardziej. Prawda? Myślę, że to byłoby super. Nie wiem, może... O, wiem, co zrobię, ale jestem mądry. Uwaga. Tu kolejne trójkąty i kwadraty. Tak, i tak. I teraz to z tym, i z tym. No to wygląda mega, mega mocno. No. Teraz nie może się nie udać. 13 tysięcy, za pół ceny to. Słuchaj, gnojku, przestań się psuć. Dobra, teraz? No. Tak czułem właśnie, że będzie dużo lepiej. Słuchaj, teraz? 15 koła, no. Czemu to się łamie w ogóle tak głupio? To głupio się łamie nawet. Jak niepotrzebne jest tu złamanie, to i tak się złamie. Dobra. Słuchaj, ja myślę, że jeszcze tu musimy zrobić taki solidny łącznik. To teraz uratuje całą planetę. No strasznie się telepie na tym moście, no nie? Bardzo się telepie ten... To jest bardzo drogie. Bardzo się telepie ten busik tutaj. On tak podskakuje sobie, nie? No i co? I prawie to mamy. Ja myślę, że całe to wywalam i robię tu jedną podporę. Naprawdę. Patrzcie. W ogóle jakim prawem? Co ty... Jak śmiesz? Jak śmiesz? Dobra. Jak nie chcesz się trzymać, to ja cię wywalam całkiem. Elo. Racist. Nie, to teraz... bardzo, bardzo mocno przeciążyło się. I w ogóle ja mogę tutaj... Pa. 32 tysiące. To w ogóle nie potrzebuję teraz tego. Prawda? Nie, no nie, bez przesady. Mogę to zrobić z drewna, jak zrobiłem tą podpórkę? Czy nie? Bo ta podpora tutaj przecież to jest... No, tak myślałem. Nie, no idealny most. Ale tak mało brakuje, żebym to zrobił w cenie. Dobra, uwaga. Robię to... Kurczę, nie. Jak to zrobić troszeczkę taniej? Tak i minimum taniej muszę. To kosztuje dużo. Ale to musi być w zasięgu tych dłoni tutaj.
Co mógłbym usunąć takiego, żeby to staniało? O, dobra. Jak teraz przejedzie, to już mistrz mostów jestem. Pięknie, pięknie. Kolejny most, który rozpadł się po przejechaniu, to powinno być moje... To powinno być mój rozpoznawczy znak, że mosty się rozpadają po tym, jak je coś przejedzie. Ale autentycznie. Smooth roads minimize stress on your bridge. Tak, ale te nie są smooth, prawda? I co on w ogóle przejedzie przez to? Przepraszam bardzo. No, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie przejedzie. I czy... A, ja nie mam tego zablokowanego tym razem. To luz. A, na górze mam. Dlaczego? Dlaczego? To jest tak głupie. To jest bardzo utrudniające. Bardzo. Nie podoba mi się, nie jestem fanem. Dobra. Skopiuj to, obróć to. Cyk, myk. Załatwione. Bardzo dobrze to wygląda aktualnie moim zdaniem. Ale zrobimy, że będzie jeszcze lepiej wyglądało. Bo pomożemy. Dobra. Kopiuj, obróć. Cyk. Nie wiem, jak to połączyć sensownie. Może tak? Ale ta kamera jest głupio na środku. Tak, to wina kamery. A jakbym tu chciał na drewnie zbudować, to co wtedy? A, to pociągnie ten drugi most ze sobą. No i fajnie. Jak tu mam zrobić? Przepraszam bardzo, że to wytrzymało. A, bo ja mam cały... Czekaj, to jest drugie tyle? A, to jest drugie tyle jeszcze do zbudowania, rozumiecie to? Nie, to w ogóle... Kto projektował ten level, to wstydź się. Wstydź się. No, autentycznie, wstydź się, gościu. Dobra, kopia, przeklejanko, cyk, może teraz? O, tą stronę lepiej zadziałało jakby. Dobra, i ten się zatrzymuje, a ten musi... Co on musi? O jeny, czemu on musi tak wysoko pojechać znowu? Czemu? One są całkiem wysokie, może sięgnie tutaj. Sięgnie? Jak myślicie? Dobra, coś takiego musi być. Musi być coś takiego, bo inaczej to jest lipa. Dobra, i tym podeprzemy się tu. Super. No, mega tanio wyszła ta druga część mostu. To przejeżdża na luzie? Kto? Bo na luzie, dobra, super tanie. To 30,5 tysiąca. Jeszcze dużo w kieszeni zostaje. 3 owce odblokowane osiągnięcie, okej. Okay. A, wszyscy zrobili za 23 tysiące. Dobra, to sobie róbcie sobie tak tanio, a ja nie. Okej. Okay. Dobra. Meet me in the middle. W porządku, nie ma problemu. Co to ma być? A że ten kawałek, on znowu jest zablokowany, ja muszę do tego dobudować. Ale głupie. Do... Okej. Okay. I tu. Dobra. I tu. Tu. I tu. Dobra. No i co? I tak samo głupio jak on mam to zbudować? Czy to będzie wystarczające? Słuchajcie, bo tu się nie sięgło. No, bo to dobrze, żeby tak sięgało jak u niego fajnie. Dobra. To jest kozaczek, bym nawet powiedział. Tak. I teraz pyk. Struktura mega wytrzymałościowa. Moim zdaniem. Ja... To nie może nie przetrwać. Jest ultra tanie. Jejku, ale to jak mi wyszło to dobrze? Czy to był łatwy level? Zobaczymy statystyki, uwaga. No, dało się to zrobić lepiej. Jak oni to robią w ogóle? Nie rozumiem. Dobra. Dangling roads, uwaga. Czyli wiszące drogi. Dosłownie po polsku. Co? Nie sięgasz? Ale bez sens. Dobra, wyłącz grida. Zrób to. Ale głupie. To już lepiej, że na środku był taki łącznik. Zdecydowanie. Okej. Okay. I tu... Łoboniu. I tu grida już można chyba włączyć, co? Nie, tu też schrzanili gridowanie. Ale beznadzieja. Dobra, ja rozumiem, że... To jest zamyślane, tak? Pomyślane, że to ma tak być. Więc ja tak zrobię. Tak to po prostu zrobię i już. Tu zrobimy standardowy mościk trójkątkowy. Do tego momentu oczywiście. Cyk, kopiuj, przerzuć. Myk, bardzo ładnie.
I na dole również zrobimy standardowy trójkątowy mościk, aczkolwiek, żeby się trzymał ładnie też góry. Tak. I cacy. O kurczę, jak tu mało brakło. Da się to troszeczkę? Musiałbym tak pewnie zrobić. O. O ja. Ale to siadło. Dobra. Wybornie. Wybornie wyszło. Bardzo wytrzymały most. Trzeba chcieć więcej. A, z tymi się muszę jeszcze połączyć. Dobra. Okej. Okay. Bo to nie wisiało. Czy to jest kawałek drogi? Cholera, co to ma być? Drogi kawałek tu postawili na samym środku. No bez żartów nawet, jak ten tir ma przejechać? Nie. No dlaczego mi to robisz, gro? O, ale głupie gry teraz robią. Ale głupie gry teraz robią. Trudne bardzo. Dobra. Słuchaj, stać mi na te deski, teraz ich nastawiam ile będę chciał. Dobra. Jedź sobie teraz. Widzisz jak przez ciebie dużo drożej jest? Ledwo się w budżecie zmieściłem. No, ale się zmieściłem. Nie wiem, udało się i pewnie będę gdzieś w topce. Oczywiście, że tak, na żółto. Znaczy, że to jest złoty medal. Złoty medal dostałem. Turn off snap to grid to make precise adjustments to your bridge. Co to jest? Czy on tu ma wyskoczyć, bo to jest taka terenóweczka? Prawdopodobnie ma tu wyskoczyć, czy coś w tym stylu. Dobra, słuchaj, skopiuj, przerzuć. No. W ten sposób. No. Bardzo ładnie to wyszło. No road material remain? Co? Cztery drogi tylko mam? A, czy on ma tam wskoczyć, wylądować i wskoczyć. O, Bońku. O, Bońku. On ma wlecieć tam i wylecieć pewnie. Dobra. A nie mogę wziąć po prostu tego kawałka? Skopiować i tu? Bardzo ładnie wygląda ten kawałek swoją drogą. Mnie się podoba, autentycznie. Uważam, że to jest taki kawałek, który tutaj wystarczająco dobrze się zachowa. O. Dobra. Bardzo tanio to też zrobiłem, trzeba przyznać. Uwaga! Za wysoko. Czyli ten cały kawałek upierdzielimy. Uwaga! Easy. A, i za drogo jest. Dobra. Troszeczkę jest za drogą. W ogóle ta góra to chyba nie jest potrzebna, jak mam taki dół solidny, co? Tak. Ale ona też jest za duża. Dobra, a tyle? Pa. Ach, no. Dobra, troszeczkę musi być bardziej, nie? Dobra, wywal tego grita, bo to denerwuje strasznie. Naprawdę. No ja rozumiem, dlaczego oni kazali go wyłączyć. Dobra, teraz? Ach, prawie. Teraz? Ach, on nie dolatuje po prostu. Nie, tu musi być jeszcze jedna dróżka. Choćby taka mała, ale musi być. No, i to można już z drewna pewnie połączyć. No i elo, ale fajna misja. Ej, mi się podoba. Ej, a mogę to zrobić tak bardzo... Nie, pewnie nie. Ciu! Nie, kozaczek, naprawdę, super misja. No, udało się, w porządku. O, jeszcze raz? Okej, okay, nie ma problemu. Nie, to teraz to loty i imprezy. Wow, patrzcie jaka tu kamera jest. Wow, pa. Siu. Ale wypas. No, bardzo ładny skok tutaj. Ja bym, zrobiłbym tu kraksę jeszcze jakąś, no nie? Ale chyba nie da rady, nie potrzeba. Ale czy... Poczekajcie. Czy to nie będzie teraz wystarczająco? No nawet lepiej niż było. Nawet lepiej niż było wyszło. I gdzie się zmieściłem? Gdzie? Uwaga. Całkiem nieźle. To podoba to po, topka. Całkowita topka. Dobra. O, mam to znieść. On to musi zabrać? On to zabierze ze sobą? Przepraszam bardzo, o co chodzi w tym misiu?
No chyba to zabierze ze sobą. W sensie rozwali i wiecie, pojedzie dalej. Dobra, robimy standardowe grid mapowe trójkąty. No, cyk, 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 cyk. Czy to nie jest turbo wytrzymały? Myślę, że jest. Nie jest. Jak się okazuje, właśnie nie. Dobra, to zabierz mi na razie. Okej. Okay. Czy nie powinienem zatem zrobić tego z metalu po prostu 14 razy drożej i wtedy zacznie działać? Bo wydaje mi się, że jest to rozwiązanie. No, kopiuj, obróć, cyk. No, co z tym się stanie? A, to przepchnąć ma. No dobra. Czy ja nie mogę z tego korzystać pewnie jako punktu zawieszenia, bo inaczej on tego nie wyciągnie. O. No. To wystarczy przenieść tutaj część obciążenia, zrobić z tego bardziej taki półokrąg i moim zdaniem zadziała. Teraz to wygląda jak prawdziwy most. Jak się spojrzy na to, to naprawdę imponujące. Imponujące robi wrażenie, no. Bardzo ładne. Bardzo, bardzo ładne. Ale tu jest, no, super. Super się patrzy na to, bo nie ma żadnego fajnego, normalnego punktu zaczepienia. To cokolwiek było widać. Tak dobrze. No, nie ma. O, stąd? Stąd nawet się bardzo ładnie patrzy. Ciepr, wow. Wow, 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 wow. No, super wyszło, super. Tak, bardzo, bardzo fajne. A jakbym chciał jeszcze, o, takie z przodu zrobić? To co? A, to nie da rady wtedy. To nic nie widać w ogóle. Bardzo, bardzo brzydkie to jest. Bardzo brzydkie. No. Co, kochani, słuchajcie. Myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Jak chcecie więcej budowania mostów, dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja się żegnam, idę, wam to wrzucę na kanał, żeście mieli co oglądać i robię popa. Popa.